Tak, loňský rok byl, myslím, nejúspěšnější za posledních 10 let. Ubiegły rok zakończyliśmy z największym sukcesem w ciągu ostatnich lat. Ogólną tendencją w latach 2009-2013 był pewien spadek zainteresowania targami związany z kryzysem, ogólnym kryzysem, nie tylko u nas, ale wszędzie w Europie. Także tym bardziej cieszy nas, że w roku, kiedy świętowaliśmy tyle rocznic, udało nam się osiągnąć tak dobre wyniki finansowe i tak wielu wystawców powróciło do nas po latach. Na równi przez miliard. Ubiegły rok zamknęliśmy wynikiem 1,250 mln koron, co jest wynikiem porównywalnym z targami, niektórymi targami w Austrii. Także ogólnie był ubiegły rok był dla nas naprawdę rokiem bardzo dobrym. Obsługuje dwie wystawiście, także obratově i z hlediska výsledku ekonomického pozdanění, myslím, že jsme měli hezký rok. Jak vygląda obecnie struktura własnościowa targów? Wiem, że miasto dokonywało pewnych zakupów. Od roku 2017. Od 2017 roku w 100% właścicielem targów i terenów wystawienniczych jest miasto Brno, co odpowiada pewnemu modelowi charakterystycznemu dla Europy, to znaczy wszędzie samorząd jest właścicielem tych terenów wystawienniczych. Jest to tak samo jak ma lotnisko i wtedy zainteresowany jest rozwojem tych terenów i inwestycjami. W te tereny. Jakie są najbliższe plany targów? Tak, naszym planem jest samozrejmie posilować to dosawadnie portfolio akcji. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to oczywiście chcielibyśmy poszerzać ilość imprez czy targów przez nas organizowanych, ale również chcielibyśmy inwestować w infrastrukturę. Między innymi miasto Brno chce wybudować na terenach wystawowych, terenach targowych, halę multifunkcyjną, która między innymi będzie pełniła funkcję hali sportowej. Planem miasta jest postawić na území wystawiście, które właśnie jest k dyspozycji multifunkční wielką halę. Przedstawicielem targów brneńskich w Polsce jest Agencja Promocji Eksportu w Częstochowie. Targami, współpracą z targami brneńskimi zajmuje się od roku 1993, natomiast oficjalnie targi brneńskie reprezentuje od roku 2001. Przez te lata z naszych usług skorzystało mnóstwo polskich firm. Czasami na pytanie potencjalnych polskich eksporterów na rynek czeski, jak na ten rynek wejść, odpowiadam, no pewnie jedną z prostszych, kto wie, czy nawet najskuteczniejszych metod jest udział w targach. Są takie imprezy targowe w Brnie, które mają bardzo duże znaczenie nie tylko dla rynku czeskiego, ale również dla rynków sąsiednich, czyli udział w targach w Brnie to również możliwość pozyskania kontrahentów na Słowacji, w Austrii, czy też na Węgrzech. Nasza rola polega przede wszystkim na tym, aby targi brneńskie w Polsce promować, czyli informować o terminach targów, o zakresie tematycznym poszczególnych imprez, jak również jako przedstawicielstwo zajmujemy się obsługą polskich firm tam na miejscu w Brnie. My to tak ładnie nazywamy tak zwaną asystencją.
Spędził Pan wiele lat w Czechach. Jak z Pańskiej perspektywy polskie firmy dają sobie radę na tym rynku? Jeżeli miałbym krótko odpowiedzieć, to radzą sobie bardzo dobrze, radzą sobie coraz lepiej. Jeżeli spojrzymy na dane wymiany handlowej czy poziom polskich inwestycji na rynku czeskim, to jednoznacznie potwierdzają, że faktycznie polskie firmy bardzo dobrze funkcjonują na rynku czeskim, chociaż należy być świadomym, że nie jest to łatwy i prosty rynek i należy unikać takiego stereotypu, że rozwiązania biznesowe, które funkcjonują w Polsce, można w 100% jeden do jednego przenieść na grunt czeski. Zawsze trzeba tę swoją ofertę dostosować do upodobań tamtego rynku, upodobań konsumentów, ostatecznych odbiorców, partnerów, z którymi współpracujemy po drugiej stronie granicy. Na czym polega specyfika rynku naszych południowych sąsiadów? Jest to rynek troszeczkę mniejszy niż rynek polski. W związku z tym wydaje się być rynkiem trochę mniej konkurencyjnym. Znam wiele przykładów polskich firm, które stawiając pierwsze kroki w swojej międzynarodowej karierze wybierały właśnie Czechy i Słowację i później rozwijały się na dalsze rynki. Trzeba też podkreślić, że pomimo różnic to są pewne też i styczne, jeżeli chodzi o upodobania konsumenta czeskiego. Oczywiście odległość geograficzna ma tutaj kolosalne znaczenie. No i pewna bliskość, chociaż tu też nie można przesadzać, kulturowa czy językowa.